Witam Michała Sienkiewicza z klubu Legia Warszawa. Michał, wygrałeś z Maurycym Wąsowiczem. Maurycy, ty jesteś w kategorii U19, skończyłeś 18 lat. Powiedz coś, przedstaw się w ogóle, dlaczego ja mam cię przedstawiać. Sam się lepiej pewnie przedstawisz. No to tak, jestem Michał Sienkiewicz. No, gram w kategorii do lat 19. I wygrałeś ten mecz, gratulacje. Powiedz, dlaczego wygrałeś? Powiem tak, no na pewno technikę. Może miałem trochę lepszą i to się przełożyło na rezultat tego meczu. Jaki był wynik? 3-1. Którego przegrałeś? Drugiego. Dlaczego? Wydaje mi się, że z braku skupienia. Nie wszedłem jakoś w ten mecz na najwyższych obrotach i dlatego tak to wyglądało. Po pierwszym secie, jakie dostałeś instrukcje od trenera? No, tak naprawdę grać swoje, mniej błędów robić, bo głównie punkty traciłem z błędów, więc... W tym pierwszym czy w drugim? W tym pierwszym, ale w drugim niestety było tak samo. Coachował ci Mark? Akurat kolega z drużyny, Dominik. Dominik Moser. Moser, nie wiem co zrobiłeś, ale przegrał twój kolega. Podejrzewam, że to przypadek. Powiedz mi, i co po tym drugim secie? Też Dominik ci kołoczował? Nie, potem Natalia. Może dlatego wygrałem dalej. Moser, ostrzeżenie. Powiedz mi, co ci powiedziała Natalia po tym drugim secie przegranym? Żebym się bardziej skupił, wszedł na właśnie wyższe obroty i grał tak, jak powinienem grać. Na poważnie. Okay. Powiedz mi, według ciebie, Natalia, jaki ma Natalia sposób przekazu informacji? W jaki sposób byś to opisał? Jakbyś to opisał? Jak ona przekazuje twoje uwagi między setami? Jak ona to robi? Dobrze, ogólnie. Zachęca do walki tak motywująco, tak? No właśnie mi o to chodziło, czy motywuje, czy raczej bardziej spokojnie, czy raczej ekspresyjnie, czyli bardziej motywuje cię do tego, żebyś się skupił. Super. Powiedz mi coś o sobie. Chodzisz do szkoły na Targówku? Co to za szkoła? Jakie są twoje plany? Chodzę do liceum Szumana na Targówku. Już czwarty rok, w tym roku matura. Po maturze zastanawiałem się nad Uniwersytetem Warszawskim. Kierunki bardziej związane z ekonomią. Jeszcze nie wybrałem do końca, co jak. Okej, co do squasha, jakie są twoje plany? Do squasha to na pewno teraz po tym okresie przygotowań do matury będę miał znacznie więcej czasu. Skończy też mi się szkoła, będę miał najdłuższe wakacje, więc zdecydowanie je wykorzystam. Planuję grać, tak naprawdę podwoić liczbę gry i przyłożyć się do treningów bardziej, tak? Twoim trenerem jest Bartek Wojtunik, pozdrawiamy Bartka. Trenujecie w Markach, tak? Tak, zgadza się, w klubie Olympic Park. Dobrze. Powiedz mi, czy zastanawiałeś się nad czymś takim, żeby mieć tak zwany gap year, czyli taką przerwę roczną na zdobycie doświadczenia, może pracy jakiejś, może więcej treningów squasha? Co myślisz o tym? Jest to bardzo popularne w Stanach, w Anglii. Zofia Zrażewska będzie miała chyba też gap year, z tego co mówiłem. To ja też się nad tym zastanawiałem i tak naprawdę wciąż nie jest to wykluczone. Nie wybrałem do końca kierunku studiów i jak to będzie wyglądało, więc nie wykluczam tego, że będę miał taki gap. Bardzo ci dziękuję za wywiad. Życzę ci powodzenia i trzymamy za ciebie kciuki. Dziękuję bardzo.